Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, jesteśmy w trakcie wykonywania zadania Spisek oraz Naszyjnik Królowej. Wydaje mi się, że odpowiednią rzeczą aktualnie do zrobienia będzie jednak wrócić do Królewskiego Zamku w Węgardzie. I tak, Boże święty, Lorda Reginalda... Okej, już umiem mówić. Nie ma tutaj na razie, przynajmniej go nigdzie nie widać. Chyba, że jest wyżej, bo on czasami też znajduje się oczywiście w innych miejscach, więc wypadałoby go poszukać. Tutaj jest. Witam. My już naszyjnik odnaleźliśmy. Powiedz mi, Lordzie Reginaldzie, czy rozpoznajesz ten pierścień? To mój pierścień. Gdzie go znalazłeś? To twój pierścień. Jesteś tego absolutnie pewien? Oczywiście, jestem tego pewny. Szukałem go od dłuższego czasu. Gdzie go znalazłeś? W grobowcu króla Erchaobara. Co? W grobowcu króla Erchaobara. Co robiłeś w królewskim grobie? Tam nikt nie ma nic do szukania. Szukałem tam czegoś i znalazłem. Właściwie, to ten naszyjnik królowej, którą ci teraz pokazuję. To niesamowite. Rzeczywiście. Ozdoba królowej. Daj mi ją. Dlaczego? Aby oddać ją królowej. Nie ma potrzeby, Lordzie Reginaldzie. Sam to zrobię. No dobrze. Jak chcesz. Zastanawia mnie tylko jedno. Jak tak szybko zdołałeś odnaleźć naszyjnik? To pozostanie moją tajemnicą. Lepiej opowiedz, co robił twój pierścień w królewskim grobie. Za dużo ode mnie wymagasz. Nie mam pojęcia. Chwileczkę. Chyba nie chcesz powiedzieć, że jestem złodziejem. Czy jest jakieś inne wyjaśnienie? Już ci mówiłem, że od dłuższego czasu szukałem swojego pierścienia. Może złodziej biżuterii ukradł także mój pierścień. To by wyjaśniało, gdzie go znalazłeś. Oddaj mi pierścień. Może lepiej pokazać pierścień królowej. Królowej. Po co? Kiedy opowiem jej wszystko, ona także zechce wiedzieć, co twój pierścień robił w grobowcu. Rozumiem. Chcesz mnie oczernić. Ale mi wszystko jedno. Pokaż mój pierścień królowej i opowiedz jej, że mnie podejrzewasz. Ale nie zdziw się, jeśli wkrótce go odzyskam, a ty z powodu fałszywego oskarżenia znajdziesz się w lochu. No dobra, widzę, że mi gość grozi. Poinformowałem lorda, że pokażę królowej jego pierścień i powiem jej, że podejrzewam go o bycie złodziejem. Wydawał się niewzruszony, albo blefuje, albo ma asa w rękawie, który może być dla mnie niebezpieczny. Powinienem być ostrożny, rozmawiając z królową. Zaraz, co? Okej, no do 9 rano go powinienem najpóźniej odwiedzić. No, on tutaj sobie stoi, ale nie chce gadać, więc w sumie słabo. Zobaczymy, jak tam z królową. Ciekawa jestem, czy możemy trafić do lochu. Podejrzewam, że gra raczej tego nie przewiduje. Zobaczymy. Warto zawsze zrobić zapis i spróbować. Moja królowo, chodzi o twoją ozdobę. O moją ozdobę. Mów. Znalazłem ją. Proszę wziąć. Na Innosa. To mój naszyjnik. Gdzie go znalazłeś? W grobowcu Erchaobara i... Gdzie? Byłeś w królewskim grobowcu. Po co? Uzyskałem wskazówkę od gwardzisty, który zaraz po tym został zabity, gdy mi powiedział, gdzie szukać. Zabity. Jakie to straszne. Ale przez kogo? Przez złodzieja, który zgubił ten pierścień, kiedy ukrywał ozdobę. Wiesz, do kogo należy ten pierścień? Tak, do Lorda Reginalda. Jak to, podejrzewasz Lorda Reginalda o kradzież? Tak. Nawet przyznał, że ten pierścień należy do niego. To możliwe. Ale pierścień mógł być także skradziony jemu. Nie, pierścień wcale niczego nie udowadnia. Więc nic nie zrobisz przeciwko Lordowi Reginaldowi. On po prostu za dużo gada. Nie. Ale porozmawiam z nim o tym, kiedy oddam mu pierścień. No dobrze. Przez cały dzień. To twoja decyzja. Ale co będzie z Nolanem? Jego niewinność może być teraz udowodniona. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Nolan. Kto to jest? Nowicjusz, którego uważa się za złodzieja i teraz siedzi za to w więzieniu. To, że znalazłeś pierścień Lorda Reginalda, jeszcze nie dowodzi tego, że nowicjusz jest niewinny. Więc będzie musiał pozostać w więzieniu. To interesujące. Ale. Żadnego ale. Nie chcę więcej mówić o tym Nolanie.
Nie potrafi niczego. Jednak musisz zostać nagrodzony za to, że wreszcie mam z powrotem swoją ozdobę. Weź to złoto. Mogę zajmować się wszystkim. A teraz odejdź. Muszę się zająć innymi sprawami. Nie potrafi niczego. No i dupa. Naszyjnik, coś więcej. Więc wolałbym uwolnić Nolana. Muszę od razu do niego podejść i porozmawiać z nim o ucieczce. No zanim będziemy o ucieczce rozmawiać, to musimy zrobić jeszcze inne rzeczy. Także myślę, że chyba zrobimy to teraz. Mianowicie wypadałoby się przejść do tutaj, do tego punktu, bo będziemy mieli zadanie. Co tu porabiasz? Kobryn wydał rozkaz, aby przygotować się do następnego ataku orków. Zapewne nie trzeba będzie długo czekać, ponieważ znów pojawili się orkowi zwiadowcy. Jak wygląda sytuacja? Trudna. Nie wiemy, jak się mają sprawy w mieście. Przeżyli jacyś mieszkańcy. Stawiają jeszcze opór, albo wróg wziął już wszystko pod swoją kontrolę. Markus chętnie wysłałby kilku ludzi do miasta, żeby zaprowadzić porządek. Ale na razie, póki mamy problem ze zwiadowcami, nie można tego zrobić. Potrzebna jest pomoc. A mógłbyś iść do miasta i poszukać ocalałych? Oczywiście. Dlaczego nie? To bardzo odważne. Zanim wyruszysz w drogę, koniecznie powinieneś porozmawiać z Markusem. Powie ci, ilu zwiadowców wysłali orkowie. Dobra, to będzie bardzo ważna informacja. Witam. Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Witaj. Jestem Markus. Co tu porabiasz? Ponieważ oczekiwanie na kolejny atak nas wszystkich wyczerpuje, Kobryn polecił mi zająć się trenowaniem w walce naszych żołnierzy. Przecież w tak trudnej sytuacji jak nasza, lepiej coś robić, niż po prostu łazić z kąta w kąt. Jak wygląda sytuacja? O to lepiej zapytaj Kobryna, on ma wszystkie ważne informacje. Mogę ci w czymś pomóc. Skoro pytasz, to tak. Co mam robić? Orkowie ciągle nas obserwują. Wszędzie są ich zwiadowcy. Przy bramie zamku widziałem 4 orków, którzy stale nas obserwują. I patrol, który nieustannie chodzi pomiędzy zamkiem i miastem. To dodatkowo 3 orków. Jeśli zdołasz ich wyeliminować, wróg będzie dalej od nas, dopóki nie wyśle kolejnych zwiadowców. Moglibyśmy wtedy swobodniej się poruszać i przygotować kontratak. Dobra, czyli mamy zadanko. Grupa 3 orków patruje drogę pomiędzy zamkiem i miastem. 4 zwiadowcy i 3, czyli 7 zwiadowców powinno być. No dobrze. A ten rycerz to co robi, przepraszam? Wygląda na bardzo wkurzonego. Okej, szukał sobie miejscówki. Dobra, spoko. To jest chyba ten moment, kiedy możemy zmienić zbroję. Bo ostatnio się biłam z tamtymi ludźmi, nie zmieniając jej, co było dosyć przykre. No ale wiecie, jak tak trzeba zmieniać zbroję non-stop, to też nie jest takie dobre w 100%. No i teraz pytanie. Pytanie, czy ten namiot będzie... Zobaczymy, co tutaj jest w tym namiocie. No, są orkowie ogólnie rzecz biorąc, którzy solidnie mnie biją. No, żartujecie sobie, że ta krwiopica mnie trafia przez namiot. No, a ja ją. No to fajnie. Dobra, tu mamy jakieś rzeczy, więc chyba warto będzie zebrać. Jedna sztuka złota, poważnie, żartujecie sobie? Dobranoc. Dobra. Okej, tu jest zwiadowca, widać na pewno. No i dobranoc, czyli to był zwiadowca numer 2. Idąc dalej, tu można wejść i tam coś leży, ale to chyba z tego mostku będzie jednak wygodniej. Goblinie jagody do kolekcji. Dobra, ojejku. Wlazłam w drzewo i się zablokowałam. Tu jest kolejny zwiadowca, tylko ja się blokuję od drzewa.
Dobra. Czyli to był zwiadowca kolejny. Szukajmy dalej. Na razie X-ów więcej w sumie nie widać, dopiero tam. O cholera jasna. Tam są chyba ci trzej, którzy patrolują drogę, nie? Na szczęście jestem w stanie tu wejść. O kurde, niestety mi... Dobra. No jestem w stanie to przeżyć, ale to nie było przyjemne. Okej, czyli został nam jeszcze jeden zwiadowca, którego musieliśmy gdzieś ominąć. Tam jest też jakiś namiot, ale tam nie przejdziemy. Okej, jeden zwiadowca jest martwy, więc... Albo i nie. Teraz powinni to już być wszyscy. Dobra, i to jest na razie to, co tutaj powinniśmy zrobić. Możemy zdać raport. Dzień dobry, witam. Pytanie, do Tordira mam iść, czy mam iść do Markusa? Do Markusa, dobra. Jak wygląda sprawa z orkami? Co dziwne. Jakoś nagle zniknęli. Czekaj, widzę, że się uśmiechasz. Czyżbyś wyeliminował tych zwiadowców? Tylko się broniłem. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że teraz orkowie przez dłuższy czas niczego o nas się nie dowiedzą. Potrzebujesz mikstury lecznicze. Mógłbym ci kilka dać. Dobra. Zmienimy zbroję, bo... Jak mnie Robar zobaczy w tej, to mi wpuści, nie wiem co, ocaleni. Teraz mogę udać się do miasta, ale lepiej to zrobić, kiedy zakończę wszystkie ważne zadania. No mamy zadanie spisek i mamy zadanie naszyjnik królowej. Także chodźmy do Nolana, powiedzieć mu niestety, że będzie musiał gnić dalej w więzieniu. To jest dosyć przykre. Czego tu magowie są? Aha, dobra, nieważne. Nieważne. No nie wiem, nie będzie zadowolony chyba. Wyciągnę Enecie z lochu. Ach, co ty mówisz? Z jakiego powodu? Ponieważ wiem, że jesteś niewinny. Naprawdę. A jak się o tym dowiedziałeś? Wiem, kim są złodzieje. Chwała Innosowi. Ale jeśli wiesz, kto ukradł, to moja ucieczka nie jest potrzebna. Powiadom króla, czego się dowiedziałeś, a on każe mnie uwolnić. Nie licz na to. Sprawcy kradzieży są szanowanymi doradcami króla. Trudno będzie przekonać Erchaobara, że ludzie, którym on od dawna ufa, oszukują go. Dlatego pozostaje tylko jeden sposób. Ucieczka. Ale jak się stąd wydostać? Jest tylko jedno wyjście, a loch jest pilnie strzeżony. Może uda nam się oszukać strażnika, jeśli się przebierzesz. Zapomnij o tym. Każdy człowiek, który idzie do lochu, jak również go opuszcza, jest dokładnie sprawdzany przez Ottokara, dozorcę więziennego. On jest bardzo podejrzliwy i nie da się na to nabrać. Więc nic z twojego planu. No nie wiem, zobaczmy. Dobra, czyli musimy się dowiedzieć od ciebie, tak? Służba w lochu jest chyba nudna. To prawda. Z zasady nic tu się nie dzieje. Tylko raz było małe urozmaicenie. Ponieważ miałem przyjemne odwiedziny. Niby, kogo? To córka hrabiego. Przepiękna dziewczyna. Chciała obejrzeć nasze więzienie w lochu. Moje oczy patrzały tylko na tę damę, hehe. Okej, dobra. Mam Nolana przebrać w sukienkę królowej? No to mamy ją przy sobie, ale to jest trochę komiczne. Chciałbym. Zostaw mnie. No co ja mam zrobić? Odzież arystokrat... No ale przecież ja mam takie rzeczy. Czy nie okradłam wreszcie?
Mam tylko suknię królowej, a mam arystokratki. Dobra, bo ja chyba nie przejrzałam wszystkich tam szafeczek, nie? Na górze. Czy mnie pamięć... No i co powiedziała królowa? Już to wiesz, lordzie Reginaldzie. Powiedz mi, czym wywierasz presję na królową? Nie wiem, o czym mówisz. Ale ostrzegam cię. Lepiej nie zadzieraj ze mną. Jak dotąd nikomu to nie wyszło na dobre. No to fajnie, mało mnie to interesuje. Dobra, i jeszcze wyżej byliśmy pomieszczenie, źle pobiegłam. Kurczę, no. Powinniśmy się najpierw w sumie zająć spiskiem, a nie, że ja się tutaj zajmuję odzieżą. Ale dobra. Gdybym sama tego nie widziała. No ale ja już obrabowałam wszystkie szafki. A będzie jeszcze gorzej. To co, ja nie mam odzieży arystokratki? Gdybym sama tego nie widziała. No sukni królowej sobie nie założę. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. To przecież okropne. Ale to jest niemożliwe. Nie potrafi niczego zatrzymać. Przecież ja nie... Ajajaj. A będzie jeszcze gorzej. Ej, niedobrze. Chyba, że gra mi nie daje tego teraz zrobić, bo... No ale zaraz, to jest niemożliwe. Przecież jak okradaliśmy te szafki, to żeśmy ukradli całą odzież. A ja tego nie sprzedawałam, nie handlowałam tym. Doprawdy? Znaczy powiem wam, że miałam kiedyś taką sytuację, że mi po prostu z ekwipunku zniknęły rzeczy. Miałam tak raz z tą tabliczką, która jest do włożenia na konderze, z tą czerwoną, że znalazłam ją, a potem nagle zniknęła z ekwipunku. Więc możliwe jest wszystko. Jest godzina 15. O 20 będziemy się spotkać z królem, więc może zróbmy tak, żeby się z nim spotkać. Tu jest kufer Garaxa, to nie. Możliwe, że mi ta odzież zniknęła z ekwipunku i będziemy mieli problem z tym zadaniem. Trzeba będzie przyzwać odzież na kodach, sprawdzając na przykład ubranie tej damy dworu. Jest to możliwe, że tak powiem. I to jak najbardziej możliwe. Dobra, bo ja potrzebuję się przekimać, a łóżka były na górze i niepotrzebnie zeszłam niżej. Kurde, słabo bardzo. Ale jest to możliwe, że to jest po prostu błąd. O, w ogóle u ciebie spałam, tak? Fajnie. Zobaczmy, co król będzie miał do powiedzenia na to wszystko. Masz na sobie królewską zbroję. O matko, więc, nie. Więc... Nie, chyba rozumiem. Ale ty masz to chyba w dupsku. Wpadłem na ślad spisku. Co ty mówisz? Wpadłeś na ślad spisku. Opowiadaj. Szukałem zaginionej biżuterii królowej i zostałem zaatakowany przez złodziei. Jeden z nich miał przy sobie list, oto on. Masz rację. To spisek. O Innosie. Nic nie zostanie nam oszczędzone. Ale dobrze. Stawimy czoła temu niebezpieczeństwu. Co możemy zrobić? Cóż, na początek, to wszystko powinno pozostać między nami. Nikt nie powinien nawet podejrzewać, że wiemy o tym spisku. Musimy odkryć naszych wrogów i spróbować pokrzyżować ich plany. Zastanawiam się jednak, jak to zrobić. W liście jest wzmianka, że spiskowiec Braun ma prowadzić negocjacje z wodzem orków Ogroszem. Zapewne będziemy mogli poznać zamiary naszych wrogów, jeśli pójdę do Ogrosza i podam się za zdrajcę. Plan ryzykowny, ale dobry. Ale co, jeśli Ogrosz już zna tego Brauna? Więc podam się za wysłannika od tego Brauna. Nie sądzę, by orkom wydało się podejrzane, że Braun wysłał swojego przedstawiciela. Miejmy nadzieję. No, dobrze. W każdym razie nie mamy innego pomysłu na pokrzyżowanie planów spiskowców. Więc mogę iść do Ogrosza i go wypytać. Tak. Ale bądź ostrożny. Nie lekceważ przywódcy orków. Jest wystarczająco mądry, aby od razu przejrzeć niezręczne kłamstwo. Będę ostrożny. Dobrze. Więc idź. Niech Inous cię chroni. Dobra, i teraz pytanie brzmi... Okej, o planach.
Teraz tylko pytanie, czy my mamy iść typowo do Vanguardu? Czy mamy iść... Powiem tak, przede wszystkim to musimy się przespać. Ale czy my mamy iść do... Dobre kurne pytanie. No nie wiem. Czy my mamy iść tam na dół? Do tego miejsca, gdzie tam ci spiskowcy byli? Czy mamy iść do zamku, tak jakby do stolicy? Wydaje mi się, że najpierw wypadałoby sprawdzić, czy mnie biją tam na górze, w sensie tu. W ogóle fajnie, że król kazał mnie niby zgładzić, ale już się jednak nie pluje w sumie. A ja źle poszłam, bo powinniśmy zejść na dół, po schodach. Kurczę, no powiem wam, że nie wiem. Tak do końca. Bo tutaj na dole te punkty, co żeśmy widzieli, to była większa ilość spiskowców i właśnie orków. I teraz pytanie, czy to ma tak działać, jak ja myślę, czy niekoniecznie. Dobre pytanie. Zobaczymy. Ubierzmy sobie tą zbroję. Skrytobójcy. Bo nie wiem, czy mamy iść tutaj. Czy mamy gdzie indziej. Zobaczymy, czy mnie orkowie ci będą bili w tej zbroi. Nie, nie biją mnie. Czyli podejrzewam, że ten wódz jest gdzieś tu. Powiem tak, ja nikogo tutaj nie widzę. Natomiast ci mnie nie atakują. Jeszcze raz, tu jest ten, tu to. Żadnego gościa o imieniu Ogrosz tutaj nie ma, więc podejrzewam, że jednak chodzi... To jest pułkownik, ale on nie chce ze mną rozmawiać. Więc jednak chyba chodzi o to, żeby się udać do stolicy. Dobra, pytanie, czy jak się tepniemy na sam środek zamku, to czy będą mnie bili w tej zbroi? Mam nadzieję, że nie. Bo mi to trochę utrudni życie. Obóz buntowników, królewski zamek. Bijecie mnie w tej zbroi? Nie, bo wy w ogóle nie rozumiecie, co ta zbroja oznacza. Dobrze. To fajnie akurat. To jest dobrze rozwiązane, że wiedzą, że nie stanowię zagrożenia. Czyli powinniśmy móc wejść do miasta, rozumiem? Czyli w teorii jesteśmy w stanie też znaleźć jakichś ocalałych. Dobra, zobaczmy. Może zwiększmy sobie pole widzenia, żeby było ciekawiej. Nie biją mnie. Jak wygląda sytuacja? Teraz nie czas na pogawędki, more. Okej, czyli to jest przywódca, ale nie ten ogrosz, tak? No dobrze. Kurczę, no nie spodziewałam się, że wejdziemy tutaj. Zbrojny. Okej, dużo was tutaj jest. Nie spodziewałam się, że będę mogła tutaj wchodzić. Ciekawa jestem, czy znajdziemy kogoś, kto tutaj faktycznie przeżył wśród tylu orków.
Wiadro z wodą. Zboże. Tutaj też są orkowie, tacy dosyć zwykli, bym powiedziała. Są różnego rodzaju szubienice. A tutaj co się stało, przepraszam? Ogień. Co tak na luzie przeszłam? Chyba wiem, co to jest za przejście. O, proszę bardzo, mamy ludzi. Prawo, 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 lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Czyli już wiemy, dlaczego mamy wiadra z wodą. Co tu robicie? Ukrywamy się przed orkami. Oinnosie, pomóż nam, aby oni nie znaleźli naszej kryjówki. Potrzebna jest pomoc. Tak, oczywiście. Musimy się stąd wynieść, zanim odkryją nas orkowie. Witaj. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko. Powiem tak, ja was na razie zostawię tutaj, bo niewiele jesteśmy w stanie zrobić w sumie chwilowo. Siema. Dobra, no musimy ten teren zbadać, bo na pewno jacyś ludzie się jeszcze gdzieś ukrywają. Chociaż są też martwi obywatele oczywiście. Ale... Siemka. A bardziej mnie interesuje, gdzie możemy znaleźć tego ogrosza. Pewnie gdzieś na samym końcu miasta. Tutaj bardzo dużo rzeczy. Szafka. Drewniana miska. Odzież obywatela. Ja się zatrzymałam w stole. No dobrze. Czysta kartka, razy 4. Wiecie co, zróbmy save'a, bo wydaje mi się, że jesteśmy na jakimś głównym placu. I może być tutaj osoba, której poszukuję. Albo i nie. Nie do końca wiem, gdzie mam się z tym ogroszem spotkać, bo nie jest to nigdzie, wydaje mi się... No... Do końca powiedziane. Znalazłam scenariusza, jakiegoś maga, który miał przy sobie list. Więc możemy przeczytać. Drugi scenariusze. Proszę, abyś zbyt długo nie zatrzymywał się w mieście. Orkowie zaczynają przełamywać mury i przedostają się do miasta. Nie należy lekceważyć tego niebezpieczeństwa. Z wiarą w Innosie Umrich. Czyli znaleźliśmy jakieś ciało. U kurde, ile to jest towarów. Worek ziarna. Tutaj non stop ktoś jakąś broń wyciąga. Mam nadzieję, że nie na mnie. Wchodź tędy. Trochę żeśmy ocalałych znaleźli. Dosłownie 3 osoby, ale to lepsze niż nic. Problem jest taki, że ja nie wiem, gdzie mamy szukać tego ogrosza. Mówi coś o tym dziennik wreszcie? Muszę podszyć się pod przedstawiciela. A może jego nie ma w ogóle w mieście? No ale gdzie miałby być?
Są pułkownicy i to nie jedni. Mamy go. Słyszę chyba jakiegoś demona albo coś w tym stylu. Witaj. Odejdź, More. Albo ci w tym pomogę. Przysyła mnie Braun. A Braun to kto? To być More. Braun jest przywódcą ludzi, którzy są przyjaciółmi orków i chcą im otworzyć wrota. Co? Braun być wasz przywódca? Ty żartować sobie. A może tak naprawdę, to ty nie znać imię wasza przywódca? Oczywiście, znam imię przywódcy. Więc ty powiedzieć mi, kto to jest. Nie powiem. A dlaczego, More? Ponieważ nasz przywódca zabronił wyjawiania jego imienia. Ta odpowiedź być wystarczająca. Ja widzieć, że ty być mądra, More. Dobrze. Ja ci wierzyć. Jak zamierzasz zdobyć zamek? Moje orki już przedostać się ukrytym przejściem w jaskinia, która znajdować się pod zamkiem. Ale oni atakować tylko wtedy, kiedy szaman Rowasz będzie gotów do rytuału. Kiedy to się stać, paladyny będą mieć inne zmartwienia, niż zajmować się nasza wojowniki. Będą zarówno atakować zamek przez bramę zamka, a także przez tajne przejście. To być końcem Erha Obara i jego paladyny. O jakim to rytuale wspominałeś? O rytuale, który nasze szamany przeprowadzić w Gocie. Możesz mi coś więcej powiedzieć o tym rytuale? Nie. To może powiedzieć sam Rowasz. On opowiedzieć ci wszystko, co ty chcieć wiedzieć. A teraz ty iść. My rozmawiać dość długo. Teraz nie czas na pogawędki, More. Ale. Żadna ale. Ty odejść i więcej mi nie przeszkadzać. Czy mi się wydaje... Czy ja sobie zepsułam linię fabularną, bo odbiłam gotę wcześniej? Chciałbym o coś zapytać. Odejdź, More. Bo ten szaman, o którym była mowa... Przepraszam, ja już tutaj nie będę nic robić. Ten szaman, o którym była mowa... Kurde, co to jest? Świnia? Świnia domowa. Ej, no nie powiecie mi, ale Vanguard bardzo duży był. I jest. Tu jest Rowasz. Dobra, bałam się, że to jest ten, który był w Gocie. Witaj. Chciałbym o coś zapytać. Potrzebuję spokoju. Przysyła mnie Ogrosz. Duży wódz orków przysłać ciebie, More. Po co? Ogrosz powiedział mi, że wasi wojownicy już znajdują się w ukrytym przejściu. Tak, More, to być prawda. Dobrze. Prócz tego, Ogrosz powiedział mi, że zamierzasz przeprowadzić jakiś rytuał. Tak. Co jeszcze Ogrosz mówić o tym? Powiedział, że chcesz przeprowadzić ten sam rytuał, jaki szamani przeprowadzili w Gocie. To prawda, More. Co to za rytuał? Jak to, ty nie wiedzieć o klątwa Gafi, More? Nie. Opowiedz mi o tym. Dobrze. Nasze wojowniki oblegać zamek z paladynami w Gocie. On być mocny, prawie nie do zdobycia. Wiele wojowniki orków zginąć przy szturmie Gafi. Wiele tygodni atakować mocne mury zamku. Paladyny bronić się bez żadna oznaka zmęczenia. Wtedy nasze szamany postanowić przywołać demon, który zrobić z Gafi wielka ruina. I ten rytuał został przeprowadzony w Gocie. Przywołanie demona. Tak, More, i demon dobrze wykonać swoja robota. Wszystkie paladyny, które zginąć, zamienić się w nieumarłych i służyć teraz dla demon. Teraz Gołfę być tylko miejscem śmierci. A demon nadal łazić pośród murów i szukać nowa ofiara. I tu chcesz przeprowadzić taki sam rytuał. Co znaczyć, chcesz, More? Rytuał już dawno się zakończyć. Co, to już się stało? Tak, demon już być w zamek Engard i nastąpić wielkie zniszczenie. No kurde, aż mnie przeteleportowało. Dobra, zmieniamy zbroję, bo nie będziemy tak się...
Tutaj, wiecie, no. Kurde, ej, nie spodziewałam się takiego obrotu spraw. Dobra, widzę, że oni sobie pora... Chwała Inosowi. Gwardziści, ożywieńcy... Jezus Maria, do kogo ja mam zagadać w ogóle? Okej, zabiła wszystkich paladynów. Do króla. No to król jest chyba na górze, nie? Ty, gościu. Chwała Innosowi. Przyszedłeś we właściwym czasie. Wydarzyło się coś strasznego. Wiem. Nagle w zamku pojawił się demon. Skąd wiesz? Widziałeś go? Dowiedziałem się tego od szamana orków Rowasza. To on przywołał tego demona. I nie tylko jego. Razem z demonem pojawiło się wielu zombie. Więc nie będę tracić czasu. Za niedługo orkowie zaatakują zamek. Część zaatakuje przez bramy, podczas gdy inni spróbują przeniknąć przez tajemne przejście. Co ty mówisz? Orkowie wiedzą o tajemnym przejściu. Tak. Spiskowcy zdradzili je orkom. To dranie. Inos ich za to ukaże. Wszystko w swoim czasie. Teraz trzeba rozprawić się z demonem. Gdzie można go znaleźć? Na tylnym dziedzińcu zamku. Znajdziesz tam też zombie. Pośpiesz się. Inaczej demon pozabija wszystkich moich ludzi. Der Dämon und die Untoten sollen sehr stark sein. Am besten fragst du im Burghof, ob dich einige meiner Männer begleiten können. Dobra, na dziedzińcu, tak? Czyli lecimy. Ale tu się rozruba, dzieje, ja pindole. Nikt się tego nie spodziewał chyba. Masakra. Paladyni sobie na szczęście w miarę radzą, ale... To nie potrwa chyba długo. Dobra. Trzeba się pozbyć demona. Wszyscy powinni paść, czy nie? Ej, dramat, tym razem nie popadali. To akurat bardzo słabo. Ej, ale to jest dziwne, bo powinni paść. Jak to wygląda? Czterech mężczyzn powinno wystarczyć. Jezus Maria, sama wykończyłam te. Dobra robota, jedna bestia mnie. Dobra, trzeba. Jedna bestia mnie. Trzeba im pomóc, bo będzie jazda jak nic bez trzymanki za chwilę. Jedna bestia mniej. Dobra, lecimy dalej. Kurde, że będę jeszcze odpierać jakiś atak z Vanguardu, to się nie spodziewałam. Dobra, tutaj się chyba nie obejdzie inaczej. A, już nie mam tej amunicji. Dobra, patrzymy, czy gdzieś jeszcze są jacyś ożywieńcy. Tam już jest jakaś fortyfikacja. Tutaj jest chyba bezpiecznie. Król jest chyba dalej na górze. Niech żyje król. Dobra, to nie był król. Rycerze. No a króla gdzie wywiało? Cholera jasna, no. Tam jeszcze się coś dzieje. Tam jeszcze wieże zostali. Skaczemy, nie będziemy czekać. Tutaj się dało wejść wyżej? Nie. Czyli jakoś od zewnątrz. Tędy. Nie byłam tutaj jeszcze w ogóle. Dobra, wiecie co? Odpalimy kuszę do użytku. Zwykły bełt. Najwyżej mi spadną na głowę.
Niedobrze, bo ten się tak ustawił, że nie będziemy mogli go trafić normalnie. Dobra, i co, mam dalej zagadać do tych trzech, do tych czterech faktycznie facetów, czy co? Witaj, witaj. Chodźmy. Witaj. No, chyba trzeba będzie witaj. To odhaczyć. Chodźmy. Hej, ty. Witaj. Chodźmy. Witam. Witaj. Chodźmy. Dobra, no możemy podejść tam. Demona pokonałam w tym miejscu. Mogę im może powiedzieć, że demon już nie żyje. Witaj. Już nie jesteś mi potrzebny. Dobra, w ogóle mi nie byliście potrzebni, także wziąłem ich chyba na marne. Tutaj już jest spokój. Gdzie jest król? To jest bardzo dobre pytanie. Chyba, że król zszedł tam na dolne przejście, nie? Kurde, nie wiem. Tu się rozruba dzieje niezła. Cholera jasna, spisek. To nic nie zrobimy. Rytuał zgoty. Gdzie jest król? No kurna, nie było go w komnacie. A może król polasł tam na dół? Ale z drugiej strony, po co by miał tam iść? Aha, siedzi tutaj, czyli pewnie go po prostu nie zauważyłam. Demon nie żyje. Także jego nie umarli nie zrobią już nikomu więcej krzywdy. Chwała Innosowi. Dokonałeś wielkiego czynu. Ale teraz musimy odeprzeć atak orków. Idź do Torgira. Powiedz mu, żeby zebrał ludzi przy bramie. Dobra. To lecimy na szybko. Dobra, gdzie on jest? Tutaj powinien być. Hej. Dawaj. Orkowie znów atakują. Zbierz swoich ludzi przy bramie. Zrozumiałeś? Tak, wszystko jasne. Przygotować się. Orkowie idą. Dobra, chyba się zaczęło, nie? Tak. Chciałabym nie być rycerza. Dobra, zmniejszmy zasięg, bo... O Boże. Oni się typowo na mnie tutaj, widzę, uwzięli z tym strzelaniem. Widzę, że część ludzi zaczęła bić też mnie. Kurde, jak mi zasadzi z tego. Atak orków. Powiadomić króla? No dobra, lecimy do króla. Ale tu jest młyn. Masakra, nie spodziewałam się takich rzeczy dzisiaj. Szturm orków został otwarty. Doskonale. Co z orkami i spiskowcami, którzy idą tajnym przejściem? Z pewnością musimy się ich pozbyć, zanim staną się niebezpieczni. Dobra, czyli trzeba tam na dół zejść, tak? Król wydaje mi rozkaz wyeliminowania orków. Dobra. Ale moi drodzy, odbijaniem tam na dole to my się już zajmiemy w kolejnym odcinku. Na pewno nie dzisiaj. Bo to zajmie dosyć sporo czasu, wydaje mi się. A nie chciałabym, żeby ten odcinek był bardzo długi. Chociaż w sumie moglibyśmy z jednej strony wyeliminować ich już od razu i mieć potem święty spokój.
Czy nam to aż tak dużo czasu zajmie? W sumie nie, chyba nie wydaje mi się. Dobra. Zawsze w sumie możemy spróbować do nich postrzelać z góry. Mamy dosyć dobre strzelanie, jeżeli chodzi o kusze. Także moglibyśmy się pokusić o to. I myślę, że chyba tak zrobimy. Oni będą sobie tutaj biegli do mnie. A i tak nie dobiegną. Więc... w sumie można by było poszaleć. Nie wiem, czy jestem w stanie trafić w ogóle w któregokolwiek aktualnie. No fajnie by było. Ale chyba trzeba będzie zejść do nich trochę niżej jednak. Bo oni sobie nie radzą. Oła. Na luzie. Pozamiatamy ich jak kaczuszki stąd. Ładnie się strzela. Co prawda nie widzę nic, ale chyba było git. Teraz zapis. Włókownik, damy radę dostrzelić? Damy radę. Teraz ta sama taktyczka. Dla mnie jak najbardziej ok pomysł. Powinno pójść sprawnie i szybko. Szaman orków tam dostał. Tam chyba nie doleci, ale do niego doleci. Nie wiem, czy oni potrafią tutaj w ogóle wejść. Chyba mają problem. Dobra, wydaje mi się, że tam chyba podejdę jednak. Ewentualnie zrobimy tak. Pułkownik na dwa strzały, więc... dobra, elitarny też to nie był problem. Dobra, damy radę ich wyciukać dzisiaj. Chyba, że mnie zastrzelają, to się zrobi problem. O, przykro mi, zbagowałeś się. Upsi-dupsi. Ała, ej, dostaję. Ciekawi mnie niby jakim cudem doleciało od tego szamana cokolwiek do mnie. Nie mam pojęcia. Ale idzie całkiem ok. I myślę, że to będzie tylko kwestia czasu. Dobra. Tego spiskowca byśmy mogli wyeliminować sobie. Na pewno było potem prościej. On na szczęście postanowił do mnie wejść i to był jego najgorszy chyba błąd życia. Dobra, bo coś mi się słabo
Niszczyciela. Szamana się uda wyeliminować, bo widzę, że nie potrafił się zająć sobą. I zostało nam dwoje tylko spiskowców, którzy do tego nie potrafią strzelać, gdzie trzeba i jak trzeba. Spisek. Wyeliminowanie orków i spiskowców w jaskini pod zamkiem. Teraz muszę przekazać królowi, że niebezpieczeństwo minęło. O 8 wieczorem. Dobra, na spokojnie. Teleport do królewskiego zamku. Pójdziemy w Kimę do wieczora. Przekażemy mu informacje. No i pewnie naszym kolejnym zadaniem będzie ogólnie wyzwolić Vanguard, nie? To tak na 1000% będzie do zrobienia. No ale nie wszystko naraz. Wrogowie w podziemiach zamku zostali pokonani. Dziękuję ci. Uchroniłeś nas przed wielkim niebezpieczeństwem. Dowiedziałeś się, kto kierował spiskiem. Niestety, nie. Mam pewne podejrzenia, ale dowodów brak. Cóż, same podejrzenia nie wystarczą. Przyjdź do mnie tylko wtedy, jeśli będziesz miał niezbite dowody, inaczej od mojego gniewu mogą ucierpieć niewinni. Co z orkami w mieście? Trzeba się ich jak najszybciej pozbyć, zanim narobią większych szkód. Wenn du bereit bist, die Orks anzugreifen, werde ich dir zur Unterstützung einen Teil meiner Männer mitgeben. Tordir wird dich mit einigen Paladinen begleiten, sowie Hauptmann Rogar mit unseren besten Waffenknechten. Die Männer sind schon im Burghof versammelt und warten auf deine Befehle. Trudne zadanie, ale spróbuję. Dziękuję. Niech Inos ci pomoże. Jeśli Inos daruje ci zwycięstwo, natychmiast powiedz o tym Kobrynowi, żeby mógł to wszystkim przekazać. Będzie to wielka ulga dla wszystkich mieszkańców zamku, kiedy niebezpieczeństwo, które tak długo nam zagraża, w końcu się skończy. Dlatego nie musisz przychodzić do mnie, jeśli twoje zadanie zakończy się sukcesem. Muszę teraz oddalić się do swoich komnat i trochę pomyśleć. Muszę wiedzieć, kto z moich ludzi jest zdrajcą. Być może wpadnę na jakiś pomysł, który naprowadzi mnie na trop spiskowców. Dobra, czyli na razie ten wątek widzę nie działa. Tak. Czyli do Kobryna później, jak ogarniemy. No to moi drodzy, mi się wydaje, że przede wszystkim właśnie tak, no trzeba będzie się zająć odbiciem tych miejsc, no i tyle. Powiem tak, zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten materiał, no i jak widzicie, będziemy mieli pełne ręce roboty. Trzeba odbić całe miasto i trzeba odbić jakby okolice, czyli te poza barierą. Więc no będzie co robić, moi drodzy. Będzie co robić. Plus jeszcze później nam się chyba rozwinie trochę ten wątek odnalezienia głównego, jakby tutaj głównej osoby, która te spiski prowadzi i tak dalej. Także sporo, sporo przed nami. To by było na tyle. Jeszcze raz Wam dziękuję i do kolejnych filmów. Cześć!